padł. Ale niebieska trasa jest zawrzyta. Bo za mało śniegu. Kurde, ale... Biofest i wyjdzie wiatr. Ile kupiłeś? 2 godziny. To styknie. W sumie to tam jest jedno, ja mogę iść cały dzień. Karnet. Na cały dzień, cały dzień. Cały dzień. A kiedyś ja jeździłam 8 godzin na ten tor, ale było ciężko. A kiedyś zrobiłam tak, że miałam karnet na 8 godzin na ten Wiślański. I 4 godziny jeździłam na Czantory, a 4 godziny na Poniwcu. Tak se uznałam. No, gdzieś się tam jechał. No, no cóż, jechać może się będzie dało. Faturka będzie czynna, nie? No ale pisze, że nie czynno je. Nie czynno? No. No to nie wiem. Śnieg sypie. Wczoraj mało Czantorianu, to dziś o wielko. Udało się uniknąć tej godziny. No, jeszcze się tu przyjadą. Ale na drodze. Zobaczymy, jak moja forma. Czy COVID to raczej mnie osłabił, bo jestem dość słabo, ale zobaczymy. Człowiek jest kuźwa słaby przy tej pierońskiej chorobie. Wyłazi ktoś kiedy? No. No, wyjście tu z tym, ten odcinek od dołu do górnej stacji to jest strumy. Tam później na szczyt już nie ma tak strumu, ale ten odcinek jest strumy. Szczególnie ta końcówka. No i o co prawda mój Czantor jest zdobytą piechty. Ja też. Ale z innej strony. Ja mam z dwóch strun. A czekaj, to ja też z dwóch, bo przecież od czeskiej strony też rzech wylos. A to przepraszam, z trzech strun. Jedynie od strony Soszowa nie zdobyłam. Bo tam się zawsze schodziło. No właśnie. Może kiedyś to zrobię. Bo wychodziłam tu. Nawet no, w lecie byłam. Wychodziłam od Małej Czantory i wychodziłam od Nytka. Z trzech stron. No od Soszowa nie wychodziłam. Zawsze szłam w odwrotnym kierunku. Zawsze w tamtą stronę szłam. Trzeba będzie kiedyś tak zrobić. No. Tylko, że od Soszowa wyjście to nie jest łatwe. Bo jest dość strumu. No. Widząc po schodzeniu, to jest dość strumu. Tu w lesie nie wieje, tam u góry może wiać. Oj, będzie chyba mgła nawet na wierzchu. No raczej zwierzę widoku byś nie miał. No bo śnieg sypie, nie? Ale mgła też będzie. Dzisiaj będą mieć trudne warunki na skoczni. Chyba, że nie będzie sypać. Swędzi ten śnieg.
co robi? Swędzi. Swędzi śnieg? No. Tu skiturowce szły. Kurde, na skiturach może tu by się fajnie wychodziło. Tam tą faturką. Niebieską trasą. No, bo szlakiem nie. Szlakiem a byś tak, nie wyszło. Szlakiem nie wyjdzie. Za strumo i za bardzo kamieni jest. Gąd jakoś sztywno ubrany. Zawsze są kamienie. Widok, Kłosica. Widoków żadnych. Nic nie widać. Tak, zajarać najwięcej. Najważniejsze. No, zajarać. To jest najważniejsze. Pierdolnie. Kurzyni jest najważniejsze. Ciepnąć kurzyni, a nie zajarać. Zawrzyte. To niebieską nie przejadymy. Co nie działo? I no czerwono. Najdłuższo. Hardcore. Haziel płatny 3 zł. Widoku nie ma. Rozgrzewka. Ważne. Najważniejsze. Byłby w Czujniusku.
rana jak śmietana, rok jest równy, wyraz rachowany, gadzimy w miejscu, gadymy. Po czym na tym stromku chcemy zrobić niżu, tam będzie dziewczyna hamowała. Tak pierwsze, zimno. Stracił. Ładne zdjęcie z czadoli, tylko 5 zł. Tu nogi, tu. Nie do tak jest.
Ale dobrze, że nie ma takich brył lodu. No tam w jednym miejscu były, ale. No. Ale tylko takie małe. Ja ostatnio na Stożku było fest tak, takich brył. A wczoraj na Poniwcu, tam jakbyś z góry jechała, to z lewej strony też było dużo brył i chłop jechał i go potem już zwozili się, wyglebił coś tam tuż. Się trzymał za nogę. No to już na taki bryle idzie se nogę rozciąć. No to cię rozetnie. Ja mam na kasku ślad jak głową uderzyłam w bryłę na Słowacji. Na lalikach wtedy. Trzeba było też tam kiedy zajechać. I wtedy tylko stołam, nie jechałam, stołam i narty mi podjechały i pierdzieliłam prawie w bryłę lodu. Nie miała kasku, to głowa rozwalona. Kłopot. A tylko stoła. Zresztą ten kask już mi nieraz głowę ugadał. Na tym, na palenicy też kiedyś. Nogi mi podjechały i ryb do tyłu. Aż mi się krew z nosa wtedy puściła. Palenica. Ale było minus 20, także wystarczyło parę razy pociągnąć nosem i krew przestała lecieć. Palenica to jest kurde stok, fajny stok, a taką głupio politykę tą. No. Postawili na rowerzystów, przez lato wszystko chodzi, w zimie narciarzy mają niewydego dołkaj. A ratrak stoi, bo ja wczoraj tam przejechał, ratraki stoją. Przecież oni wtedy nawet się chwalili, że nowy kupili. Nie rozumiem tego. Może, no, że te zimy też ciulate były. No to ale też... nie był 3 lata temu, bo były zamknięte stoki, ale... ale... No jeszcze oni dawali ogłoszenie na Facebook, że stoki mówią dość, nie? No. No to... kompletnie tego nie rozumiem. Nowy właściciel tam jest. No niby obiecali, że w tym sezonie będzie otwarte na narty i dupa i nie ma nic. I nie będzie prawdopodobnie długo jeszcze. Szkoda, bo to fajne. Bo to jest fajny stok. Fajny stok. No ale cóż, no, nic nie poradzimy. Palenica pada tak jak i większość tego Jaszowca. No. Tych ośrodków czasowych. Chociaż tą Barbarę tam chyba wyremontowali. To może jakby te ośrodki wczasowe jeszcze nie padały, to może by to tam jeszcze też tak, jakoś tak fungowało. Ten stok, ja. Ja, no to jest problem. Widzę, mi się zbytną koło wrzuć. Ona to już widzę.
na ten lód teraz wleciałam, to nie umiałam się zatrzymać. Dogoniłeś cię. Bo ja robię przystanki. Moje nogi. Niestety. Mnie tam stopło. Się źle ten obrócił, wiesz, i mi stopło. Blokada czasowo była. No. Muszę doczekać. No ale też już dużo nie zostało. Wiadomo, trzeba dać pozór. To jest ta frajda. Tam jest widok na nasze tereny. W oddali Zalew Goczałkowicki zamarznięty, Lipowski Groń, Równica i Palenica, która spi i nie wiadomo czy się obudzi. A wielko szkoda. Dobra. Nie będę już filmować na dół. To już mamy. Widzimy się na dole. No to już ostatnie. Wszyscy na dole. Kończymy. Koniec.
kajowanko. Muszę tu widzieć na wzdrowu. Jechać na płyn. Odpinamy te narki. Zakończymy. A to ja przy aucie dopiero. Strawa wyłączę. Jako to wygląda. No jest trochę porysowane, ale jeszcze nie ma źle. Cisnijmy. Bardzo nie lubię kładzić z narciami po schodach. Można narty nosić na ramieniu, ale trzeba dać pozór, żeby tego, co jest za tobą, nie rypnąć w łeb, jak się bierze obrotu. Dlatego ja noszę w taki sposób, nie potrzebuję żadnych pasów, niczego. Tak to niektórzy reklamują. Narki muszą. Tak? Idzie na auto. Jaka jest to nasze auto? Tak se niesie na auto. Narty, ach Boże, co ja gorzę. Idziemy, a już wam godzę spod kolei liniowej kanał YouTube. Tak, jest reklama, słuchajcie. Kanał YouTube na Czantori. A już wam godzę. Czymcie się i do zobaczenia.